Witamy Państwa w kolejnym programie Wieści Regionalne Państwa i moim gościem. W dniu dzisiejszym jest starosta Łaski, pan Piotr Wołosz. Dzień dobry, panie starosta. Witam pana, witam państwa. Panie starosto, rok szkolny się rozpoczął, ale jeżeli pan pozwoli, to wrócę do 30 sierpnia i do takiego miłego momentu, w którym państwo spotkaliście się ze znaczącą ilością nauczycieli, którzy pracują w państwa placówkach. I to był taki moment, w którym otrzymali wyróżnienia i awanse zawodowe. Tak, nie tylko nauczyciele, ale i dyrektorzy tych placówek byli, to było na sesji powiatu. Rzeczywiście wielu nauczycieli z naszych szkół otrzymało awans zawodowy na wyższy stopień, co wiąże się też z gratyfikacjami finansowymi. I miło jest, jeżeli nauczyciele właśnie awansują, są lepiej wykształceni, bo to wiadomo, że to służy całemu naszemu społeczeństwu, uczniom, którzy tam chodzą. Ten okres wakacyjny nie tylko, to była taka kampania rekrutacyjna w wielu placówkach na terenie naszego regionu, województwa i w Polsce. Trwa, nie ukrywajmy, walka o ucznia. Państwa placówki również podjęły takie wyzwanie, promowaliście się w różnych miejscach. Dyrektorzy szkół robili wszystko, żeby pozyskać jak największą liczbę uczniów. W wielu miejscach jesteśmy usatysfakcjonowani, nawet zaskoczeni, przerosło nasze oczekiwania, tak jak szkoła mundurowo-techniczna w Ostrowie, która do tej pory miała po jednym, dwa oddziały nowe, w tym roku cztery oddziały nowe, ponad 100 uczniów i to naprawdę... No to bardzo duży wzrost. Bardzo duży wzrost i to uczniowie z wielu miejscowości spoza naszego nawet województwa. Dlatego otwieraliśmy drugie skrzydło internatu, oficjalne otwarcie będzie w tym tygodniu. Otworzyliśmy szkołę mistrzostwa sportowego siatkarek. No, Łask słynie z juniorek, kadetek. Z dobrej szkoły siatkówki. Dobrej szkoły, na poziomie juniorskim. Tutaj dwóch panów lipowskich bardzo dobrze to prowadzi. Nawet teraz będą w finale Mistrzostw Polski, czyli w najlepszej ósemce, które będą rozgrywane za dwa tygodnie. Także też życzymy sukcesu sportowego i tego miejsca na pudle. Ekonomik jak zwykle dobrze, bo tam nigdy nie było problemów. Tam największa szkoła, jeżeli chodzi o nasz powiat, największe nabory i tam nigdy z tą szkołą powiat Łaski nie miał najmniejszych problemów. Jeżeli chodzi o liceum, no tutaj zaczynamy małą reformę. Od 1 września jest pani dyrektor, która wcześniej przez 12 miesięcy była pełniącą obowiązki. Pani Ewa Ołownia, tu też będziemy stawiać na to, aby wykwalifikować czy wykształcić młodzież, która będzie szła na studia i będzie na tych studiach bez problemu dostawać się. Otwieramy dwa oddziały. Tak, chciałbym wrócić najpierw jeszcze w naszej rozmowie do Ostrowa i do tego wzrostu zainteresowania nauką w tej szkole. Proszę powiedzieć, czy to jest spowodowane tym, że tam się pojawiły właśnie te kierunki mundurowe i sportowe i to tak przyciąga jak magnes młodzież, nie tylko z tego regionu, ale i tak jak pan powiedział, z innych regionów Polski? Ja myślę, że tak, ale ja to co powtarzam, najważniejsze jest to, żeby organ prowadzący nie przeszkadzał. Mhm. My w każdej z tych wszystkich szkół wymienionych prowadziliśmy dość duże inwestycje. Niekiedy te inwestycje nam nie udało się jeszcze zamknąć, będą dopiero we wrześniu zamykane. No to teraz rozwiniemy może temat tych inwestycji, bo tak jak słyszeliśmy już, szanowni państwo, część internatu, byliście państwo zmuszeni, powiem, zainteresowaniem młodzieży otworzyć, nakładów finansowych. I powiem więcej, ta druga część internatu też nie zaspokaja wszelkich potrzeb. Czyli w perspektywie trzeba będzie myśleć dalej o kolejnych pokojach. W perspektywie można myśleć właśnie o dobudowaniu czy utworzeniu w innym miejscu. Mhm. Mamy teraz 67 chyba miejsc, o ile nie pamięć nie myli, a chętnych było wiele więcej na pozostanie w internacie. Co się udało w innych placówkach przez ten okres wakacyjny i przez tą przerwę wakacyjną zrobić? W tak zwanym ekonomiku kończona jest termomodernizacja sali gimnastycznej, wymiana źródeł oświetlenia, taka inwestycja za ponad 1 000 000 zł. Tu jest dofinansowanie z programu rządowego oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Także powiat Łaski ten naprawdę nawet złotówki nie dopłaca.
Jeżeli chodzi o liceum, to tutaj się pewne inwestycje przeciągnęły, dlatego że nie było wykonawców, one się dopiero teraz rozpoczną. No, czas wyjątkowo trudny, prawda? Ten COVID wpływa COVID, jednak na terminy realizacji różnych planów. Bardzo dużo prac budowlanych jest i firmy też nie zawsze mają terminy na wykonywanie tego typu usług. Mhm. Dlatego będą wykonywane za przeszło 230 tysięcy nowe szatnie przy sali gimnastycznej. Tam w tym roku była też ukończona remont jednej klasy za ponad 50 tysięcy złotych, remont korytarza, remont wielu pomieszczeń, ja już nie chcę ich wymieniać, więc mówię, w każdej z tych szkół stoczą się inwestycje. Oprócz tego jeszcze w międzyszkolnym ośrodku sportowym, który mieści się na ulicy Warszawskiej przy tak zwanej hali powiatowej, zostały wykonane wejścia, nowe schody za blisko 100 tysięcy złotych. I są wykonywane teraz na ukończeniu, mam nadzieję, że w przeciągu tam półtora, dwóch tygodni zostaną ukończone szatnie za blisko 400 tysięcy złotych, więc no wszędzie trzeba tam przyznać, że ten obiekt zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. Rzeczywiście przyciąga coraz więcej różnych imprez to ma być sportowych, taka wizytówka powiatu odbywa. Łaskiego. Naprawdę to być fajnie to wygląda. Tak. Kończąc temat oświaty, trudno nie wspomnieć jeszcze o szkole, zespole szkół w Sędziowice. Tak, z tego co już wiemy, ale to takie są informacje nieoficjalne, bo tak naprawdę wszystkie dokumenty oficjalne będą przychodzić w styczniu. Na pewno budżet szkoły będzie dużo większy niż budżet ten, który my mogliśmy zaproponować. I to będzie może nawet kilkukrotnie większy. Także na pewno dla rozwoju szkoły, dla rozwoju gminy Sędziejowice i całego powiatu łaskiego jest to ważna informacja. Od 1 stycznia szkoła przechodzi z rąk tutaj powiatu łaskiego w ręce ministra rolnictwa. Duży skok cywilizacyjny ze względu chociażby właśnie na duże źródło finansowania, na to, co powiatu łaskiego nie było stać. Przechodzi szkoła wraz z 70 hektarami gruntów, które użytkowała pod Ministerstwo Rolnictwa. My jako powiat łaski zostawiamy sobie około 35 hektarów. Ja myślę, że teraz duże pole do popisu będzie miała pani dyrektor, bo mając środki finansowe, mając kadrę, którą posiada, no będzie mogła te plany, może nie roczne, ale kilkuletnie, wybiegać do przodu i naprawdę liczymy na to, że ta szkoła się rozrośnie. Bo podam przykład, no, nie można uczyć ucznia, który we własnym domu ma maszyny nowe niż w szkole. No, na starym sprzęcie no, raczej nie nauczy się, nie pokaże się tego postępu. Polska żywność była, jest ceniona nie tylko na polskim rynku, ale i również w Europie i na świecie. I niech tak zostanie jak najdłużej, ale właśnie tego typu szkoły, jak Sędziejowice i inne, muszą tych specjalistów po prostu do takiej produkcji żywności uczyć, w odpowiedni sposób uczyć i przygotowywać. I dlatego warto również o tym mówić. Jeszcze nie wspomniałem o jednej szkole, specjalnym ośrodku no szkolno-wychowawczym. Mm-hmm. Tam też na dzień dzisiejszy sytuacja jest dobra. Otwieramy 5 oddziałów przedszkolnych, tam dzieci z autyzmem są. Kolejny temat, który nas interesuje, to kwestie inwestycyjne w ogóle. Szanowni Państwo, inwestycji w tym roku jest równie dużo jak w zeszłym. No, nasz Wydział Inwestycji ma co robić i nie narzeka. I to ja bardzo dobrze, że ja powiem, że teraz dwie takie duże inwestycje drogowe. Mhm. Łask, ulica Lubelska z dofinansowaniem wojewody łódzkiego. Kolejna inwestycja to jest Pruszków, Wola Marzeńska. Tu też jesteśmy na liście rezerwowej, ale liczymy na to, że dostaniemy 70% dofinansowania. Już umowa jest podpisana, wiemy, że wykonawca wchodzi w przeciągu 2 tygodni. I liczymy na to, że te prace, no, że pogoda pozwoli, że te prace ukończyć. Chodniki, bo też stawiamy na bezpieczeństwo. 500 metrów chodnika było wykonane na gminie Widawa w Zawadach. Tam jeszcze zostało Chociw przy ośrodku. Tu przy naszej hali powiatowej też z dofinansowaniem od pana wojewody 80% w ramach programu na bezpieczne przejścia będzie wykonany chodnik od strony kolegiaty. Do tego złożyliśmy na chodnik około 500 metrowy też na te przejścia dla pieszych. Ulica
katowicka i spacerowa, to też jest łask. Wykonujemy dużą inwestycję, też jeżeli chodzi o budowę chodnika wraz z wójtem gminy Sędziejowice, tam jest za około 700 tysięcy budowany chodnik z dofinansowaniem 300 tysięcy ze strony gminy Sędziejowice w Marzeninie, bo tam rzeczywiście od zjazdu S8 powiat nigdy nie wybudował chodnika i było niebezpiecznie, duży ruch samochodów zjeżdżających na Marzeninie. Bardzo dużo nakładek w tym roku kładziemy, tak jak w zeszłym roku, bo uważamy, że osoby chcą jeździć po dobrych drogach, więc około 10 km samych nakładek. Tym złożyliśmy wnioski do Polskiego Ładu z trzech gmin, czyli do tego programu pilotażowego, tak? Jeszcze tak. W ramach Nowego Ładu, tak? Tak, tak. Droga na Patoki złożony wniosek. Mhm. Jeżeli chodzi o 90%, składaliśmy wniosek na ten dworek w Ostrowie, który jest przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych. Tam kwota całego wniosku opiewa na 10 milionów złotych. Mhm. I to jest z dofinansowaniem 90%. I największy wniosek na blisko 30 milionów złotych, to jest inkubator przemysłowy, to jest wybudowanie hali produkcyjnej na terenach przemysłowych w Marzeninie, Pruszków, między Pruszkowem a Marzeninem, o, tak to określę, tam posiadamy 30 hektarów, bardzo blisko zjazdu na drogę S8, więc taki teren dość atrakcyjny. Chcemy wyjść z takiego założenia, że jeżeli my pierwsi... Chcecie przyciągnąć przedsiębiorców, po tak, prostu inwestycje, stworzyć miejsca pracy, co za tym idzie rozwoju. Podatek i dla powiatu, i dla gminy Sędziejowice. No, taka kolejna szansa rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Były trzy wnioski, na waszym terenie, prawda? Były trzy wnioski, podzieliliśmy sobie to na trzy gminy. Pomysł ciekawy, bo do zjazdu na ósemkę blisko, dobra bardzo komunikacja. Bliziutko, bardzo bliziutko. Rzeczywiście jest szansa coś ciekawego tam uruchomić. Chodzi o to, żeby uatrakcyjnić i zwiększyć wynagrodzenia naszych mieszkańców, a co za tym idzie podatków, które wpływają do nas. Głośno się mówiło też o punktach szczepień i szczepieniach młodzieży i dzieci, prawda? W tej chwili rok szkolny ruszył. Proszę powiedzieć, jak u Państwa wygląda ta sytuacja? Czy ze względu na zainteresowanie młodzieży szczepieniami i tak dalej, musieliście otworzyć jakieś punkty szczepienia na terenie szkół? Czy to zainteresowanie jest na takim poziomie, że te placówki, punkty szczepień, które są na Państwa terenie, są wystarczające? Na dzień dzisiejszy są wystarczające. Nasza spółka ma taki punkt, który działał 7 dni w tygodniu. Bardzo dużo ludzi szczepił, chyba najwięcej w całym powiecie. Mhm. Więc jeżeli osoby były chętne od tego 12 roku życia, to naprawdę dziś osoby mogą być zaszczepione od 12 roku życia, mogły spokojnie, bez jakichkolwiek większych kolejek się zaszczepić. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie młodzieży, to jesteśmy w stanie to utworzyć, ale na dzień dzisiejszy punkt, który mamy w łasku, czyli tak naprawdę blisko szkół, jest w stanie obsłużyć te szkoły. Więc kto chce, i tutaj naprawdę zachęcam osoby, bo sami słyszymy, że te przypadki, które trafiają do szpitala, to w większości są przeważnie osoby nieszczepionymi i te osoby, które niestety gdzieś są pod respiratorami i ciężko albo bardzo ciężko przechodzą, to są osoby nieszczepione, więc tutaj zachęcam Czyli wszystkich. Apelujemy, szczepmy się, tak? Żebyśmy się szczepili, żebyśmy byli odporni chociażby na te wersje, które na dzień dzisiejszy znamy. Życzmy na zakończenie programu, Panie Starosto, przede wszystkim zdrowia i rozwagi, ostrożności. Zachowajmy dystans społeczny, a jest szansa, że po prostu będzie choćby tak jak w tej chwili, prawda, nie jest tak źle i oby było tak dłużej. Bardzo dziękuję za udział w programie. Państwa gościem w programie Wieści Regionalne był starosta Łaski, pan Piotr Wołosz. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.